Przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy to zarzuty, które postawiono dwojgu pracownikom Urzędu Gminy Tczew z referatu inwestycyjno-technicznego. Chodzi o nieprawidłowości związane z remontem drogi w Goszynie. Urzędnikom może grozić nawet do 5 lat więzienia. Zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Tczewie złożyła Rada Gminy Tczew. Śledztwo przejęła jednak prokuratura okręgowa w Gdańsku. Piotr O., czyli kierownik referatu inwestycyjno-technicznego oraz podległa mu urzędniczka, zarzuty usłyszeli kilka dni temu. Prokuratura okręgowa w Gdańsku w oparciu o zgromadzone w toku prowadzonego śledztwa materiał dowodowy przedstawiła dwóm pracownikom Urzędu Gminy Tczew odpowiedzialnym za inwestycje zarzuty przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzucane przestępstwa związane są z realizacją i nadzorem nad wykonaniem zamówienia publicznego na remont jednej z dróg powiatu tczewskiego, który to remont został przeprowadzony w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zamówieniem i zawyżający poniesione koszty. To są opinie dwóch biegłych. Pierwszy biegły został jeszcze powołany przez KPP w Starogardzie. To jest opinia biegłego z zakresu budownictwa. I dla wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy powołano także biegłego z pracowni drogowej. Są to opinie, które się wzajemnie uzupełniają. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconych im czynów, odmówili składania wyjaśnień, jak również odpowiedzi na pytania. Zarzucone przestępstwa są zagrożone maksymalnie karą pozbawienia wolności do lat 5. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumentach właśnie zagrożone jest taką karą, natomiast przestępstwo przekroczenia uprawnień nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Do sprawy na razie nie chciał się odnieść przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Augustyniak. Komentarza odmówił także Roman Wendt, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Z wójtem Romanem Rozmerowskim nie udało nam się skontaktować. Na tym etapie sprawy nie chciał także komentować sam Piotr O.